Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam was tutaj, cześć, witam wciąż. Zapraszam was na kolejny odcinek ze CityScans PlayStation 4 Industries. Zaczynamy dziś kolejny odcinek i ponieważ ankieta ta z Dariem zbytnio nie wypaliła, ponieważ mało osób w niej tutaj i tak dalej głosowało, więc my przechodzimy do nowego systemu, czyli w każdym odcinku po prostu będę sam wybierać i będzie inne radyjko. Dziś zaczynamy od Synthetic Dumb Radio, które też teoretycznie w ankiecie tam zajęło jedno z pierwszych miejsc, bo były dwa pierwsze miejsca, ale co dużo mówić, zaczynał odcinek. I tak, pierwsze co mi się rzuciło w oczy to jest to, że ci nie mają prądu. I to jest problem większej skali, ponieważ ogólnie nie ma prądu w naszym mieście. I tak, jakbyśmy chwilę poczekali, to byśmy mogli postawić elektrownię tą dużą, bo ona produkuje 240 MW. Co nie, a to jest już kupa forsy, kupa prądu. Biorąc pod uwagę, że nasze miasto całkowita potrzeba to jest 219, to produkuje 240, bo to mogłoby wszystko wyrzucić. O, i mamy akurat 90, to będzie idealnie na tutaj pasować. No i teraz tak, tylko gdzie by to tutaj wrzucić? Fajne by było gdzieś w sumie w tym przemyśle. I nawet mam pomysł gdzie. Czekajcie, czy to jest głośne? Zastanówmy się, w sensie, no elektrownia, no... Hałas 50, Ale nie chciałbym też tego gdzieś tam nie wiadomo gdzie wywalić. No a postawimy i tutaj najwyżej będą się skarżyć na hałas. Trudno. No cóż, takie życie. No ma, tu sobie przerzucimy to. Nie wiem, pewnie lajwik ma się jakoś pojawić w najbliższym czasie w ogóle. Ale miejmy nadzieję, że wy już jesteście po lajwiku. Proszę bardzo, mamy naszą elektrownię postawioną i tak, teraz dzięki temu mogę wyburzyć wszystkie inne źródła energii. Czyli ten śmieć i ten śmieć. Chyba, że żadnych zwrotów za to nie było, ale tak dzisiaj jest całkiem nieźle. I wy powinniście już za chwilę zacząć działać na wanie. Powiedz. O, coś do siebie jedzie nawet. Co to jedzie? Furgonetka, a wraca do zakładu. A, właściciel, no dobra. Dobra, wiem co to było. Okej. Okay. I mają już prąd. Tylko, że ty nie masz surowców. Nie masz metalu, a ci mają za mało surowców, a surowce się wydobywają. Tak, surowce by się wydobywają. A tutaj się nawet zapełniają. No nie wiem jak... Trochę trudno mi tutaj zrozumieć mniej więcej jak to działa, ale no trudno. No cóż. Tak, bo mamy te zakłady, co nie, ale one nie wyrabiają się z tym. Dobra, tak czy siak, to powinno fizycznie całkiem nieźle działać. Zobaczmy. No jest na minusie. O, nasz park osiągnął kolejny poziom. No, to postawmy tylko to koło tego naszego parku i tak, zajmijmy się najpierw od powiększenia naszej dzielnicy mieszkalnej. Bo to może się przydać tutaj w sumie. Tak, panie, pala altanek możemy im tutaj w sumie powrzucać. Bo ogólnie ten park całkiem nieźle zarabia. Czyli zarabia, to już jest plus, tak? Jeżeli chodzi o parki. Chociaż przy parkach to nie jest nawet w sumie aż tak bardzo trudne, żeby zarabiały parki. Tylko trzeba trochę się na tym znać. Mówi ta gierka. Ja od początku wiedziałem, że mi się spodoba, ale nie wiedziałem, że będzie aż tak bardzo zadychana. No tak. Tutaj parę tych altanek powrzucałem i tutaj możemy w sumie też jeszcze jakąś wrzucić. O, dobra. I tutaj, no dobra, tutaj też może być jakaś. Ale sądzę, że na razie tyle im powinno wystarczyć całkowicie. Czy park na siebie zarabia? Zarabia i to całkiem nieźle. Z czego co jeszcze im dałem te parę przepisów, więc zobaczymy, powinno być jeszcze więcej. Dobrze, tak jak mówiłem, ludzi będziemy w ten sposób zamieniać. Czyli proszę bardzo, w sumie tutaj ten sklepik, to akurat ten jeden możemy wyrzucić. Bo tutaj taki samotny trochę jest, więc no trudno. No ma, tutaj budują się, tu się budują, to tutaj też będzie się budować. Tutaj też. I tutaj też. Dobra. No i tak, bardziej się chcecie podobno budować w przemyśle. A przemysł nas tutaj, proszę bardzo, ten tutaj się buduje cały czas non stop. No to nie wiemy co tu właściwie zrobić. Ale tak, kolejną rzeczą jaką na pewno dzisiaj się z kolejnym tym dzisiejszym odcinku zajął, ponieważ my tutaj naprawdę to bardzo ofensywnie wykopujemy nasze złoża. To trzeba nie za chwilę zacząć się przestawiać, żeby z innych miejsc właśnie wydobywać te złoża. Tylko to teoretycznie już ma bardzo małe
branie, więc ja bym to nawet gdzieś tutaj na górę przestawił. Właśnie nie wiem, czy mi się tutaj gdziekolwiek to uda postawić, ale trzeba będzie już to właśnie zacząć powoli przestawiać w inne rejony. Zamiast, jak ktoś nie pamięta dobrze, to my mamy jeszcze tutaj złoże i tutaj złoże. I to złoże wszystko obok wyjazdu z naszego tunelu. W sensie nasz tunel nie ma jeszcze aktualnie wyjazdu, co nie? Ale jeżeli sobie powiedzmy, że zrobimy to, w ogóle jaka tutaj jest prędkość? Tu jest 50. A na takich jest 50, okej, dobra. Jakbym myślał, że jest wolniej, to bym się wtedy zaczął zastanawiać, czy tutaj nie zmienić tego. Ale dobra, skoro jest to samo, to może być. Okej, i co? Tutaj ten nasz... to jest gdzieś... Tu, czekaj, tutaj mi się wydaje. Tak, tutaj. No dobra, to sobie zróbmy gdzieś wyjazd obok w miarę. Czekaj. Zróbmy sobie wyjazd obok, a później pomyślimy nad całą resztą. Dobra, poczekaj, jeżeli sobie byśmy zrobili tutaj... Nawet z zakrętasem można w sumie zrobić. Taki tutaj zakręcik, o. I później byśmy to sobie podłączyli z tym. Dobra. Tylko tak, trzeba byłoby użyć krętej... tych linii i pociągi, pociągi, tak, gdzieś na pewno pociągi się zajmiemy. W sumie za chwilę od tego może zaczniemy. Tak jak teraz pomyślałem, to może i to jest dobry pomysł, żeby od pociągu w dzisiejszym odcinku zacząć, a nie tutaj od razu już od czegoś takiego. Ale no dobra, tak czy siak. Zrobimy tutaj krótki kawałek, proszę bardzo, i dalej będzie... będą bramki. Tylko trochę forcy zużyliśmy na to. Tak, tak dla odmiany. No, proszę bardzo, tylko bramki dwukierunkowe. Chyba, że się nie postawię, bo jest zbyt stanne zbocze. To może być problem. A tutaj? No dobra, to już niech będzie w ten sposób. No takie, takie dziwne te bramki się tutaj przez to zabiły. Ale miejmy nadzieję, że nie będzie to jakiś duży problem. Dla już tego naszego problemu po prostu drogę. O, taką jedną trochę przez. I będzie się kończyć. Tu damy wam miejsce do zawracania, czyli czytaj ślepy end. Ślepy end. I gdzieś dzisiaj jeszcze bym na pewno się zaczął bawić naszym przemysłem leśnym, bo on tutaj dosyć mocno obumiera, właściwie go nie ma. Dobra, no i tak, to się buduje. Nasza dzielnica handlowa też się całkiem nieźle buduje, więc nią teraz poszerzymy sobie w międzyczasie. Czyli damy tutaj dojazd dotąd i wy macie tutaj mieć swój własny dojazd, proszę bardzo. Tutaj, 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 tu sobie możemy zrobić rondko nawet, bo to bardzo ładnie wygląda. Dużo jest rzeczy w sumie do robienia w tej mieście, przez to, że jest dosyć nowe miasteczko, więc nawet nie mają jeszcze linii żadnej metra. No tym możemy się nawet dzisiaj zająć, ale nie wiem, czy to jest jakieś niezbędne w sumie. To może do przemysłu by szybciej dojeżdżali, ale na pewno dzisiaj musimy się zająć tym dworcem, ponieważ to jest dosyć bardzo ważne. Dobra, tu sobie czekaj, damy wejście do tego parku, bo wejście do parku są bardzo potrzebne. Nie, dzięki nim można wchodzić do parku na przykład. Czyli mamy większe zyski. O. No i to sobie będzie nasz park tutaj iść tam dalej. Nie wiem jeszcze na razie gdzie. A tutaj po prostu będzie wejście do parku. O. Miejmy nadzieję, że będą z niego korzystać. Tak, bo po drugiej stronie jeszcze nie ma przejścia pewnie na drugą stronę, ale będzie. Coming soon. No i tu sobie dajmy, aby się mogli... Czekaj, nie. To jest w sumie było dobre wypełnienie. Ciach, ciach i ciach i ciach. Proszę bardzo, macie swoją nową dzielnicę, nazwę dla dzielnicy, w ogóle nazwy dla dzielnicy możecie pisać, bo ta nasza przemysłowa cały czas nie ma żadnej nazwy. No i tak, ci tutaj się budują tam też powoli, co nie? Tak, ci się powoli budują, to już niech się budują. No dobra, no to całkiem jest już, zaczyna się być ciekawie, mamy prąd, to jest już dosyć dobry plus. Dobra, dajmy może te wyroby nasze. W sensie, bo oni nie mają na przykład tutaj jeszcze wody, ale to akurat nie jest zbytnio nic dziwnego. Bo tutaj tak akurat wodę, żeby dociągnąć tam do was, to trochę już kosztowne jest. A prąd, no to trzeba drut do was dociągnąć, to też nie jest takie hop-siup, jakby to się powiedziało, więc trzeba przyciągnąć drut na górą, na trendy i do was tutaj dociągnę po prostu. O, co nie? Tutaj, no dociągniemy do was na razie po tej stronie. Bo nie chcę mi się tutaj walczyć z tą stroną, więc proszę bardzo. Macie dość. O, jak się ładnie ciągnie ten drut w naszych górach. I tutaj ta nasza dzielnica przemysłowa będzie. Będzie jej oddział. W sensie, bo nie wiem, czy jest sens stworzyć specjalną dzielnicę przemysłową tutaj. Tak mi się wydaje, że trochę nie ma. A tym bardziej, że to jest dosyć blisko i będzie właściwie w tej samej dzielnicy, no to można właściwie to zrobić jako tą samą dzielnicę. Więc proszę bardzo.
tu będzie nasza kolejna poddzielnica i to możemy już zrobić jako osobną właściwie. Bo to jest już trochę dalej, ale zobaczymy jeszcze. Bo to jest właśnie, bo to ta część to jest ta sama jeszcze góra. Dlatego chcę zrobić właśnie w tej samej części. Dobra, tutaj tu. Tu. I tu zamykamy. I nasza dzielnica tutaj ta już jest gotowa do działania. No i tak, zacznijmy sobie od jakichś prostych wykopów. Czyli no nie wiem, na przykład takich. I może jeszcze 13 tysięcy tych pszczół. No dosyć dużo. I jeszcze jedno. Proszę bardzo. Dobra. Tak, trzeba będzie wam tutaj dopuścić jakieś komunikacje. No i tu niestety... Niestety trzeba dopuścić do was już autobus, bo tutaj inaczej nie da się dojechać. I w ogóle ile na tych bramkach tutaj się płaci? Na tych się płaci w połowę, a na tych dowjezdowych też połowę. Okej, dobra, niech będzie. Ale nasze pociągi trzeba się zająć tym ma widzę nasza, nie tutaj jakiś sobie komunikacji, gdzie dopuszczasz. Dobra, stąd tu. Tu będzie przejeżdżać przez to miejsce, o, proszę bardzo. I właściwie teoretycznie będę mogła się już tutaj kończyć ta linia. Ale ja będę miły, ją puścimy już do naszego tutaj, o, tego miejsca, gdzie właściwie teraz wszystko będzie stąd startować. Więc tak, dana nam tutaj przystanek, to może i ludzie jeszcze będą korzystać stąd. I ludzie będą jeszcze korzystać, co nie? Tutaj wyjedziesz. Tu damy wam kolejny przystanek. Tu po drugiej stronie, no tutaj to w tej dzielnicy to wiadomo, żeby się na pewno coś takiego przydało. I później dojedziemy sobie gdzieś tutaj. I będzie sobie to jeździć. Mówiłem. On się zaczepił trochę. No, teraz musimy niestety chwilę poczekać, ponieważ nasz dworzec towarowy kosztuje trochę, a mianowicie 60 tysięcy. 60 tysięcy, powiem wam, tylko na marginesie nie chodzi piechotą. Dlatego musimy chwilę poczekać. No i tak, widzę, że wam może nie dostarczyłem jeszcze wszędzie wody. No to jest dosyć prawdopodobne niestety. Nie. Rudy z wodą mają iść prosto, ładnie i prosto. I fabrykę lemoniady byśmy dzisiaj też zaczęli budować, na pewno. Ponieważ to wszystko bardzo ładnie wygląda. No, a przyspieszmy sobie ten czas, bo w sumie jak czekamy na forsę, to nie ma nic bardziej irytującego właśnie jak czekanie na forsę. Yeah. A w ogóle może zmieniamy sobie, bo tak, bo to są gruszki. To jest szklarnia. No szklarnia to jest szklarnia. To są pomarańcze. A to są jabłka. No może tak. I stąd jakieś te różne pojazdy wyjeżdżają. To też jest ciekawe. No i tutaj nasze pola to całkiem już wyglądają. No i autobusy też tutaj kursują. Ale te autobusy, z tego co pamiętam, całkiem nieźle kursują. Zobaczmy sobie. No, całkiem nieźle ludzie z nich korzystają. Jedna są tu, tu są dwie już, czekają. Czekaj. Cztery są tutaj. No, zobaczcie. No i tak, i tutaj też ten podział tych ulic jest dosyć niezły. Z tym, że tutaj byśmy trochę to zmienili, bo tutaj w sumie właściwie to... Czekaj. Tu będzie przy okazji jeszcze przejście dla pieszych do tej części. No, sądzę, że będzie lepiej. O! Dobra, mamy forsę. Teraz się zastanówmy tak, gdzie by postawić to. Bo tak, bo ci będą mieli na pewno swój własny dworzec, to jest pewne, ale gdzie by postawić tutaj dla tych, żeby to było dobrze? Na pewno gdzieś w środku bym to wstawił. I znając życie, zaraz tutaj będzie już... No, właściwie to nawet ten będzie można stąd odstawić. A postawienie tego w środku było w sumie dosyć niezłe, ale może bez przesady właściwie. Tutaj. Tu jest taka dobra droga. Wymianę w centrum tej naszej dzielnicy. Tutaj ten bot właściwie jeszcze niepotrzebny. I to jest chyba dobry pomysł, by tutaj postawić. Dobra, spróbujmy, żeby tutaj gdzieś to postawić. Oczywiście trzeba to dociągnąć tutaj moim sposobem, tak, ale... A, bo tu jest ten budynek. Okej, dobra. Okej, to może być mały problemik. Ponieważ budynek ten tutaj musi być. No nie ma bata. Jakby to tutaj dociągnąć, żeby to działało. Ewentualnie... Czekaj, tak pójdzie. O, dokładnie. Możemy zrobić, że tutaj jest na przykład, nie wiem, droga wyjazdowa. O, na przykład. Że tu będziecie wyjeżdżać z tego. A wyjeżdżać będziecie, no nie wiem, gdziekolwiek indziej. Tak gdzieś tutaj. Tu sobie zrobimy tunel. Może i to jest dobry pomysł, bo jednak to jest zbyt dobre miejsce na jakiś wjazd czy wyjazd. Bardziej nawet na wyjazd. Też w sumie wjazd. Dobra, niech już będzie wyjazd.
Dobra. No i tu sobie to dociągniemy. I nasz dworzec postawimy sobie... Poczekaj. No, byłoby dobrze w sumie, gdyby jakoś on stanął sobie, bo tak jak patrzę, torowisko jest tu. Więc idealnie byłoby postawić jakoś w tej perspektywie. To sobie dajmy go jakoś tak. O, co nie? No ma, w ogóle zaczęła się robić też noc, tak dla zabawy. Tak, żeby było jeszcze przyjemniej. O, no ma. Dworzec tu sobie postawimy spokojnie, z tego co widzę. I teraz tak, trzeba do niego zrobić tą drogę wjazdową. Samochody wjeżdżają przez te wjazdy. O. Więc trzeba zrobić to o, w ten sposób. I teraz tak. Ta droga będzie tutaj się po prostu łączyć. Czekaj, to miała być droga wyjazdowa. O, to będzie akurat dobrze. A ta droga miała być wjazdowa. Bo tak, ten tunel trzeba dokręcić tutaj. O, co nie? I tu będziesz wyjeżdżać. No, całkiem nieźle. Miejmy nadzieję, że nie będzie tutaj żadnych problemów. Problemików. Woda dociągnięta i teraz torowisko. Torowisko tu będzie, no, można się domyśleć, będzie szło budą. Nawet nad drutem bym mógł w sumie iść. Czekaj. Co nie? Mogłoby iść nad drutem. O, tylko jest zbyt samo zbocze. No tak, oczywiście. Kto by pomyślał? Kto by to przewidział? Że może być zbyt samo zbocze przy takim nachyleniu do góry. No. Ale to teraz drut będzie musiał przez to jakoś do tego się podłączyć. No. W sumie tutaj już jest taki nieźle z tym drutem. Więc wystarczy takie podłączenie. Dobra, to jest całkiem nieźle. I teraz tak. Tu widzę dalej. A, tu trzeba wykręcić. Bo tutaj... Znaczy tak, trzeba jeszcze przejechać nad torami mamwajowymi. Czyli jakoś gdzieś tutaj wykręcimy sobie. O. No, jedziemy sobie jakoś gdzieś tutaj. I tu zjedziemy sobie w dół. I to będzie sobie jakoś tutaj jechać do naszego torowiska, które sobie znajdziemy zaraz. Torowisko jest gdzieś tutaj, dobra. To jest najgorsze w nocy, bo nie widzicie, gdzie są nowe tory. No, jak sobie włączymy to, to będziemy mniej więcej widzieć. Tu jest to, tu jest to. No, mam tak, tu sobie dajmy ten zakręcik. O. I teraz tak, tu sobie dajmy dojazd. O. I ta jedna część będzie ładnie tutaj dojeżdżać z boku. Natomiast ta druga będzie tutaj odjeżdżać w bok. Nie będę robić jeszcze jakichś tutaj specjalnych torowisk, tak, bo oczywiście, że się da. Zrobić je bardziej specjalnie niż teraz je robię. I tu po prostu sobie zjedziesz w bok. Czekaj. Możemy nawet to jakoś bardziej wykręcić? Możemy, świetnie. Dobra. Czekaj, nie to, nie to, nie to, o to, o to. Dobra. I miejmy nadzieję, że w jakimś tam przeciągu czasu przyjedzie tu jakiś pociąg. Zobaczmy. No, póki co na razie nikt z tego nie korzysta, ale to teraz wiecie. Uwierzcie mi, to jest kwestia chwili. Kwestia czasu. Dobra, czy tutaj się robią korki? Znaczy, na pewno tutaj jest duży duch. O! Mówię, już coś tutaj jedzie. Tylko się nie mówi, że do tego, tylko po prostu jedzie. I to jest to ciekawe z innych miejsc. Czekaj, skąd wy właściwie jedziecie? A! Z tego, no tak, bo oni tutaj mają za dużo tego. No oczywiście. Można było się spodziewać. Dobra, tak czy siak, nasza farma jest, tak jak możecie zauważyć, trochę niewydolna, ponieważ... produkuje bardzo dużo tych surowców, ale mało jest z tych surowców wykorzystywanych. I zaraz właśnie tym się zajmiemy. W ogóle, czy ja tutaj postawiłem komplet PGR-ów? Tak, to jest komplet PGR-ów, ja nie mogę. I tutaj sobie damy właśnie jakieś pole uprawne. Czekaj, ktoś mikrofon tutaj nadawał. A, nic ważnego. No dobra, no i tak. Czy tutaj... Nie, bo tutaj jeszcze coś wejdzie, tak? O, tutaj tam się robi coraz mniej. To sobie dajmy tutaj z jeden. I tu dajemy sobie z drugi. I w drugim, i tutaj po drugiej stronie tak samo byśmy sobie dali z parę takich tych. I będzie całkiem nieźle, to się zaczęło już tutaj kręcić. Tak, ogólnie też ta dzielnica nie jest zbudowana tak sensownie bardziej. Nieźle nasz park się tutaj buduje w ogóle. Ponieważ wracając do tej dzielnicy, czemu nie jest sensownie zbudowana? Ponieważ nie ma głównej drogi. Znaczy, no jest ta autostrada, która tam trochę z boku dobija do tego, co nie? Ale tak w samej tej dzielnicy to jest tylko ta jedna droga, którą wszyscy pędzą do tej drogi już takiej głównej. Więc faktycznie ta dzielnica jest trochę zrobiona bez przemyślenia, ale no... No to jest moja pierwsza tutaj dzielnica w tej części, więc no takie życie. Dobra, no i tak, pszenica się tutaj zaczęła robić. Ja proponuję tutaj zrobić bawełna, bo bawełny nie mamy jeszcze nigdzie.
I kukurydzy też nie mam jeszcze nigdzie. Ale tu może być bawełna właściwie. No i tak, jakby to oczywiście to działało, trzeba dać im tutaj wodę. A wody im tutaj jeszcze nie daliśmy. Czekaj, dojedziemy tu. I tu wszystko ze sobą podłączamy. Cyk, cyk. Nie trzeba tego podłączać, ale ja lubię. Cyk, cyk. I tu już jest podłączone, świetnie. I teraz tak, aby to właśnie lepiej działało, to po pierwsze musiałby się zrobić dzień. Na to bardzo liczymy. No i tak, czy w ogóle to całkiem nieźle tutaj działa? Bo stąd... O właśnie, to możemy teoretycznie zobaczyć. Póki co jeżdżą autobusy tylko, dobra. I się zrobiły tutaj światła, to też jest mniej fajnie. O, one mają taki dziwny kolorek. Czekajcie, zmienimy ten kolorek na, nie wiem, jakiś taki... O, takie coś. No jak będzie taki sam, to nie będzie najlepiej. 29 osób idzie stąd, tu. No to nieźle. Może nie chcę czekać na bambaje. W sumie do bambajów to musieli trochę dochodzić. Albo tu zejść na dół. No tak. A ludzie to ludzie, to wiecie. To są tacy leniwi dosyć. No ma, no tak, tutaj tak całkiem nieźle dzieje się. I dostawmy do naszego parku, który tutaj się też w międzyczasie trochę dobudował. Wiecie, gdzie to jest? O! Plac zabaw. Nie wiem, plac zabaw byłby chyba w sumie dobry w tym rejonie, bo tutaj jeszcze nic właściwie nie było stawianych z tego typu rzeczy. No i tak, poszukajmy jakiegoś miejsca, gdzie jest... A jednak może nie. Chyba nie. Dobra. Tu trzeba by wyburzyć parę budynków. No i chyba nie jest tak zimne. No, wyburzymy tutaj jeden budynek, no cóż, no trudno. Dobra, no i na razie to tyle będzie. Jak tam nasz park zarabia? No, ładnie zarabia. Podnieśmy jeszcze ceny biletów. W ogóle zobaczymy, jak oni... Tak, bo oni przez ten park jeszcze w ogóle przechodzą. O, ich samochody jeżdżą i wszystko, i w ogóle fajnie, jej. Dobrze, powiększajmy sobie nasze miasto. O, właśnie w ten sposób. O, bo powoli tutaj się budują, nawet nie tak, bo zbytnio powoli. Nawet całkiem szybko. Czekaj, tutaj też budować. Tutaj też. Tutaj też, nie wiem czemu tutaj są takie... Czasami się dają takie dziwne miejsca. O, dobra. Tutaj, 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 tutaj. Dobra, całkiem nieźle. I tu, i tu. I na razie to będzie tyle właściwie. Okej. Okay. Tak, bo tutaj jest ten handel, to się tam całkiem nieźle buduje. A tu widzę, że się korkuje trochę. No cóż, tam takie życie. W ogóle, co do śmieci. A to po śmieci. O, tu się coś wylało. Trochę dziwne, żeby tutaj się coś wylało, no bo niech już będzie. Dajmy sobie tutaj jeszcze jeden skład recyklingu, bo oni tutaj całkiem nieźle to działają. I zobaczmy, czy jakieś pociągi nas jadą. Chyba stąd tylko pociągi będą ruszać. Tak mi się coś wydaje, albo... Czekajcie, patrzcie, kliknę na tory, co nie? Pokazuje mi... Ciekawe. Ciekawe, ciekawe, bardzo ciekawe. Może mam wyłączony transport publiczny? Tak, jest, pojawił się pociąg jeszcze. Mamy cargo pociąg, który jedzie z naszego miasta. Ciekawe. No i pojechał. No to mamy. Mamy to. Dobrze, to tak. Wydaje mi się, że dzięki temu to będzie wszystko lepiej trochę działać. Bo nie będzie musiało wszystko się importować z zagranicy. Coś z zagranicy miasta. Czyli jechać tędy. O kurczę, tu się zaczynają robić korki. No dobra. To by oznaczało, że trzeba zwiększyć tutaj nasz wjazd. Do potęgi Entei. No dobra, zróbmy to. Czytaj, postawić coś takiego. To jest duże, no. A jak nie chce się jeszcze równo postawić, to już w ogóle jest tragedia. No, a trzeba mu dać chyba tutaj drogę, żeby wiedział, jak to się robi. No ma, czekaj, tak. Tak i dawaj. Wybuduj się tutaj niesensownie. To wyburzymy ci. O, dobra, to mamy zrobione. Ceny oczywiście podnosimy, tak, żeby nie było na maksa. Bo my tutaj musimy zbijać zyski z tego na pewno. Tak, właśnie tego jest ta droga tak szeroka, bo dzięki temu możemy właśnie coś takiego nawet tutaj postawić. Dobra, to sobie tu widzicie spokojnie, natomiast tu jak są te zjazdy. No, co nie? Bo tutaj się by ciągnęło trochę dziwnie. Czyli tak, pierwsze. Ta droga będzie trochę tutaj wyjeżdżać w bok.
i tu będziesz się łączyć normalnie. O, dobra. Natomiast to tutaj będzie skręcać i tutaj się będzie łączyć. O, dokładnie. A ta stąd będzie tu wyjeżdżać i tu zakręcać. No i tutaj oczywiście im dorzucimy te wyciszenie jeszcze i tak dalej. Dobra, sądzę, że powinno być całkiem nieźle. Mam nadzieję, że to rozwiąże problem korków w mieście. Korek punkt pobytu opłat. No miejmy nadzieję. No, podciągnięte jest na maksa i widzę już, że całkiem nieźle to będzie z tego wykorzystywane. Miejmy nadzieję. W sumie tutaj mogę dać im 4 pasy, to będą już tutaj lepiej, albo im nie mogą dać tam 4 pasy. No trudno. Tymi 3 muszą się tutaj rozdysponować, już trudno. Tak, tutaj wszyscy też tak nie jeżdżą nieźle. Może jak tutaj byśmy zapodali im tutaj już 2 pasy, no może byłoby trochę lepiej. Zobaczmy sobie, jak oni tutaj jadą do tego miejsca, czekajcie. Aha, skądkolwiek im się podoba, no wspaniale. Znaczy, no nie, właśnie nie. No ma, tak czy siak. Handel jak handel chce się jeszcze bardziej budować. A ja mam pytanie, czy tutaj się robi korek? Tak, tu się robi korek. Tu się robi naprawdę niezły korek, bym powiedział wręcz. Głupim pasem. Idioci. Idioci. No ma, czy tutaj postawimy im większe bramki? Się zastanawiam w sumie. Bo są te większe bramki, co nie? W sumie to dosyć tutaj mogło im trochę pomóc. Albo po prostu dać, nie, lepiej postawić większe bramki niż pójść im na rękę i zmniejszyć cenę. Dobra. Tylko tak, trzeba przenieść te wszystkie budynki stąd, bo przenosimy już to. Zaraz zajmiemy się tą jeszcze fabryką lemoniady, to spokojnie. Spokojnie, to dzisiaj chcę zrobić. A jak ja chcę coś dzisiaj zrobić, to znaczy, że to zrobimy. Dobra, gdzie bym to wstawił? No, ja nie mogę. Nie mogę tego nigdzie przystawić, serio. Tu jest pętla bambajowa, no tak. A to jest poza dzielnicą. No bo nie będziemy tego w takim wypadku tego tak przestawiać. Przestawimy to zaraz. Zaraz to przestawimy, tak? To tak, wywalmy najpierw tam drogę. Nie. Tego nie wywalamy, bo wiem, że to jest zły pomysł. Tak, dobra. To wróć na miejsce. Ciebie wywal tu. Kurczę. Ja nie mogę. Dobra, to wywal ciebie tutaj. Proszę bardzo. Zaraz wrócisz, tylko to jest kwestia chwili. O, już. Gdzie ty jesteś? A, ty jesteś po drugiej stronie góry, no tak. Tutaj zaraz im w sumie jakieś te zakłady tam do tej... Tutaj, po tej drugiej stronie górki, damy im zakład. Tak, można by w sumie nawet coś takiego postawić im tutaj. Bo ja bym tutaj im postawił... Tak, mamy piec obrotowy, jest po pierwsze. Ale ja bym bardziej im postawił to. Jakoś. Widzę, że to jest dosyć duży budynek. Najwyżej możemy im to jakoś im tutaj podnieść na drodze. To by się przydało go tutaj wstawić. Ale ja może po prostu przenieśmy ten budynek trochę. Ten budynek o jedną kratkę nie wejdzie, nie pójdzie. Okej. Nie chcę pójść. Teraz nawet ten nie chce pójść, tak jak był przed chwilą. No ma, to tutaj postawimy te 2 budynki. W sensie... Na razie będzie nad tunelem. To chyba nie jest jakiś duży problem tutaj w tej dzielnicy, ale no. Tak czy siak, trzeba powiększyć naszą dzielnicę po prostu. O! Dobra, to teraz zmienię. I teraz trzeba postawić ten budynek. Lepiej co, bo to będzie nie był taki zły. Zbyt sobie zmoczę, ja ci dam. Ja ci kurczę dam. Dobra, wywalmy na razie dudu zbyt z prądem, bo ma ludzi to strasznie. O, na tą stronę pójdzie, no, to świetnie. Czy podłączysz już się z tymi z prądem? Nie. No trudno. Trzeba ci dociągnąć tutaj duta i tego tu dociągnąć do ciebie. O, dobra. Dobra, jest całkiem nieźle. Natomiast tutaj, piec obrotowy postawimy. Nie, piec obrotowy jest bardzo dużych rozmiarów. Stawiasz to, wiesz, że już go stawiasz. Więc my go sobie postawimy tutaj na drodze dookoła, jak jedzie sobie wszystko. O, co nie? Jest akurat zbyt stanem zbocze, to będzie idealnie pasować. Dobra.
Same zbocze trochę będzie tutaj komplikować to całe. No ale tak, ciebie musimy przenieść, to jest pewne, na tą stronę. I teraz tak. Możliwe, żebyś teraz zatrzymał wszystko, rozwali przez to. Ale zobaczymy. A ja już wiem, czemu to są takie kodyki przez ten dworzec. A jednak trzeba stąd cię stąd wywalić. Nie to, że mi się to nie podoba, tak, ale... A to jest budynek jeden z bardziej takich problematycznych dzisiaj. Gdzie by go przenieść? Może tu? No chyba tu będzie dobre dla niego miejsce. Co nie? Tutaj będzie główna jednostka ta działać, ale bez niego. No, tutaj to całkiem nieźle już będzie działać. Tu sobie stawimy nasze bananki. Pobłocę dostałem to feum. Znaczy, że chyba wszystkie te budynki postawiłem. No to nieźle. Dobra, tutaj oczywiście wywal światła. A, i ta droga. No tak. Będę zapomniał oczywiście. Może też już teraz puścić to wszystko, żeby tędy jechało, ale będę miły i tego jeszcze nie zrobię. Jedyne co faktycznie zrobię, to tutaj jak jest wyjazd, dam im tędy chcą jechać. Bo to im może się przydać. Tak, tak, i właśnie jeszcze nie ma żadnej cytatowni w naszym mieście, ale to za chwilę o tym pomyślimy. Oj, albo nawet nie dzisiaj, bo jest 33 minuta odcinka, więc całkiem nieźle nam się tutaj jedzie. No, i tak. Teraz, chwila prawdy. Ponieważ możemy postawić nową fabrykę, zwącą się Lemoniadę. Ale do niej potrzeba szkła, które tutaj się będzie robić. Jak będą mieli wodę oczywiście, to będzie się tutaj robić. O, mają już wodę. Tak, bo on już tutaj będzie działać, świetnie. To, tak, kurczę, teraz pomyślałem, że nie na pewno mam tutaj długą drogę, żeby dojechać do na przykład tego dworca. No trudno, no. Mają ten tunel, z tego tunelu będą korzystać, no trudno. To tak czy siak. Ładne cyski tutaj ja widzę. Czekajcie, aż sobie zerknę tylko. Jakie są ładne zyski? No ładne zyski, no. To ja rozumiem. Na autobusy niestety też tędy muszą jeździć, ale one z tego co wiem nie ciągną żadnych opad, bo widzicie, po prostu przejeżdżają przez to. No ma. To całkiem działa nieźle, to działa całkiem nieźle, to też całkiem nieźle działa. Jedno składowisko, te rudy tego wszystkiego trzeba postawić tutaj na pewno. Poczekaj, to je zaraz postawimy. Tylko sobie damy tutaj dwaga, aby właśnie je móc postawić. I stąd, czekaj, stąd tu dajmy sobie nasze składowisko. Ona nie musi być w dzielnicy, więc to jest dosyć duży zysk. Wiecie, rozwiązanie problemu. No i tak. To potrzebuje szkła i plonów. Plony są o tyle ciekawe, że są głównie tu. Natomiast szkło jest głównie tu. I to jest daleko od siebie. I jedyne jak możemy to podłączyć, to postawić tutaj, tej dzielnicy, własny dworzec kolejowy. Co właśnie za chwilę zaczniemy robić. I tym tutaj, nie, tym tutaj to już nie będziemy stawiać, bo oni tutaj mają w sumie niedaleko. Ale oni też i tak by nie mieli tutaj nawet dojechać tym pociągiem. Bo jest taka notatka, o zobaczcie, klikniemy sobie na to, i tego nie było wcześniej, że, czekajcie, pociągi transportowe, pociągi mogą transportować towary i surowce w mieście, rozumiecie, w mieście lub sprzedawać je na zewnątrz. Czyli faktycznie pociąg może jeździć po mieście towarowy i dostarczać do innych miejsc. No i żeby to dostarczyć, to byłoby najlepiej postawić tutaj własny dworzec, żeby mieli też. I chyba to nie jest taki nawet głupi pomysł. Mamy wystarczającą ilość pieniędzy na postawienie tylu tych dworców. A tu byłaby po prostu fabryka lemoniady i oni by go dowozili też do miasta, jakby coś. Albo fabryka lemoniady faktycznie byłaby gdzieś tutaj. Tylko ona musi być niedaleko. Niedaleko naszego dworca, który postawimy sobie, no nie wiem właśnie jeszcze gdzie. Nie byłoby takie złe miejsce gdzieś go postawić tutaj właściwie, bo to jest tak z boku tego wszystkiego. Ale o wiele bardziej bym się skłaniał gdzieś go tu dostawić. Dobra, to gdzieś tutaj go postawimy. Będą mieli tutaj dojazd. Nasza fabryka lemoniady też tutaj będzie. Czytaj. Stawiamy fabrykę lemoniady. O, bo ona się akurat tutaj wiedziałem właśnie, że idealnie zmieści. O, widzimy. No i tak, oczywiście tutaj na razie wszystkiego brakuje, bo dopiero co postawiliśmy.
Tutaj mają tutaj tą drogę dookoła. O, co nie? To już będzie jakaś droga. Najmę jej wodę. Wodę to tak sobie dociągniemy stąd. O, co nie? Będzie sobie iść woda. Natomiast... Moje pytanie w ogóle, jak tam autobus? Tędy jeździ ten autobus. A, on ma przystanek teoretyczny tutaj. No, to ten autobus sobie wyrzucimy stąd. On ma też tutaj. Tak, tutaj też ma przystanek. Świetnie. A, co? Co? A, bo tutaj jest ta droga, tu jest droga dwukierunkowa, no tak. Tu sobie damy przystanek. Tu sobie damy pod tym i tu sobie już będzie jechać normalnie. Czytaj, nie, czekaj, tutaj przystanek, tu jest przystanek, no. To ten przystanek po prostu sobie dostawimy tutaj. O, i będzie bardziej bliżej tego. No dobra. No to jakby coś, tutaj macie już przystanki autobusowe i tak dalej. Teraz trzeba było postawić tutaj ten dworzec. No tutaj będzie to dosyć ciekawe, ten dworzec, bo tutaj trzeba go przygotować na duże korki. Bardzo duże korki. Co oznacza, że tak. Stąd sobie puszczamy dalej naszą drogę tą. I tu będą dalej po nasze pola uprawne, jak się ciągną, tak się ciągną. Teraz nie wiem, gdzie ona się tutaj właściwie, trzeba je dociągnąć. Czekaj. Dotąd jest 510, to będzie 1020. No właśnie, czyli dotąd. I później tu. I to właściwie trzeba byłoby od razu zrobić tą drogą, bo to będzie jednokierunkowa przecież, od razu, ja to wiem od początku. A tą zmienić na gruntową, bo tu będzie gruntówka. Tak, bo w tego typu miejscach będzie gruntówka. I autobus również będzie jechać dzięki temu tędy. O, co nie? On nie będzie się tutaj tak ciągnąć, tylko będzie tędy jechać, tu tędy. I tutaj do was będzie mieć po prostu jeden przystanek z boku, ale to po tej stronie. O, no, całkiem nieźle. No to tak, to tu będą nasze pola uprawne. Teraz tak sobie pomyślałem, czekaj, won. Że tutaj w tych niektórych miejscach, na przykład tutaj, można by nawet ulepszyć to do autostrad. Bo tutaj tak do tego nic nie jest podłączone. W sensie, no, tam są przystanki co jakiś czas, faktem. Na przykład właśnie teraz rozwaliliśmy. Ale można się nad tym zastanowić. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Ale mam, tak jak mówiłem, chcę to już skończyć i się zająć całą resztą. Czekaj, nasze pola uprawne. To, oj, trochę w złym miejscu zrobiłem to. No tak, troszeczkę przesadziłem. O jedno oczko. To będzie na tej wysokości, co nie? Tak. I nasza dzielnica to też tutaj nie dociera jeszcze. A przecież tu ona będzie się ciągnąć. Tu i w ogóle będzie ciekawie. No, to sobie przestawimy. I dajmy nasze pole uprawne tutaj, znaczy... Dookoła są te nasze, te, o. To. Tak. I tutaj to. O, dobra, idealnie. No i teraz trzeba tylko wywalić te przystanki wszystkie. Powinno się to wszystko przerzucić. W sensie ten przystanek jeden tutaj był. Czekajcie, próbuję do tego dotrzeć. O, jest. Tylko jest poza istotą. No, to już. Tak ładnie go możemy sobie przerzucić. To już nie jest jakiś duży problem. No. I gitara się ma. A ten przystanek z flanagą to my go przerzucimy aż tutaj. A tego cofniemy faktycznie, jak on tutaj był. A no ten... ponieważ tutaj do tych miejsc, żeby oni tu mogli dojść. No dobrze, no i wracając do naszego, zróbmy sobie pauzę, bo zaraz nie wydobimy się z tym wszystkim. W ogóle nasza lemoniada już zaczęła działać. Ojoj, na plonów tak mówiłem, będzie idealnie. Natomiast szkoła nie musiało się podawać i zyski z tego będą też całkiem ładne jeszcze. Natomiast nasza fabryka, w sensie nasze... fabryka. Nasz dworzec kolejowy będzie tutaj. Dobra, co nie? I my musimy teraz zrobić do niego drogę odpowiednio długą, aby on tutaj mógł po prostu się pokręcić i tak dalej, i tak dalej. Może bez tego. No i tak, robimy sobie na... No nie, na trochę krótszą odległość. Nie, trochę jeszcze krótszą. No powiedzmy, że na taką długość. Tak. I w ten sposób. O, co nie? Z tym, że ta ostatnia część nie. Ostatnia część będzie taka, takiej długości. Później to sobie
poza tą częścią. Ulepszamy tu i tu dawce, to wywalamy. Tutaj na tych zakończeniach robimy sobie zakręty, w sensie, żeby mogli lepiej zakręcać, a nie tak jak to było przed chwilą. To jakoś ładnie sobie tutaj pasujemy z tym. Czekaj. A, tu jest ten autobusik, no przystanek, tak? Dosadny autobusik, ale będziesz mieć tu przystanek. A ty będziesz mieć tu. No, no, już niech będzie. Tak to trochę poprzestawiliśmy. I tak, ty tu, ty w tym kierunku, dobra, tu jest dobrze. Ty w tym kierunku. I ty tutaj zaraz się dostawimy. I zaraz tak. Kurczę, teraz ja to zrobiłem z starego typu. O Boże. Tak się robiło kiedyś w Wolce. Jakbyście się zastanawiali. Tak się kiedyś robiło. Teraz już tak się nie robi, ponieważ nie trzeba aż tak komplikować życia. Czyli na końcu. Boże, będzie po prostu to chyba będzie tutaj wystawione do tyłu. Jak mamy już na takiej odległości odstawione to, to już sobie zostawmy. Dajemy sobie linie pomocnicze. Bo nawet nie trzeba w sumie wystarczy środka. I odchodzimy sobie tam na parę kratek. Albo poczekajcie, mam pomysł, dobra. Mam pomysł, dobra, inaczej to zrobimy. Zrobimy to jeszcze inaczej. Już to dzisiaj zrobimy, tak? Ale zrobimy to jeszcze inaczej. Bo jakby ktoś się zastanawiał, po co ja robię takie zigzaczki? Zigzaczki są po to, żeby oni tutaj po prostu mogli ten korek, który będzie do tego tak czy siak zrobiony, żeby on właśnie w tym miejscu się tutaj wytracił. No bo... Tak, bo ja tu bardzo robię te ładnie te zigzaczki. A tu właściwie nie trzeba tak ładnie tego robić tych zigzaczków. Dobra, no ale powiedzmy, że mniej więcej na takiej wysokości będzie dworzec. Sobie postawmy już. Dworzec towarowy, tak. Nie będziemy tego łączyć i będziesz dostawiony na maksa. Co nie, chociaż możemy nawet trochę cię cofnąć, tak jakby coś będziesz mieć tutaj wyjazd jeszcze od drugiej strony. O, dobra. I tak, co jest ważne w tego typu dworcach, że sam koniec, czyli to, musi być podłączony do drogi. Czyli jakoś mniej więcej na trzy kratki trzeba zrobić, żeby się cokolwiek z tym podłączyło. O, dobra. I teraz, stąd ta nasza droga będzie i tak ten sobie jakoś szła. Co nie. Tylko też jakimiś zygzaczkami, jakimiś tam różnymi ciekawymi. Nie wiem, to już wasza fantazja, jak to puścicie, wyłączycie sobie tego przeciągania, to będziecie mieli większą dowolność, jak tutaj to pociągnąć. Zygzaczki, tak jak mówiłem, są tylko i wyłącznie po to, żeby wytracić tutaj ich korek. Ale też pamiętajcie, że jak robicie zbyt duże zygzaczki, to oni będą też zwalniać na nich. Więc też miejcie to pod uwagą, żeby nie przesadzać z tym. Dobra. Czyli zrobimy sobie tutaj może po prostu tak. I tak, dobra. Natomiast stąd będzie już prosty dojazd do tego miejsca. O. I tu właśnie dlatego to zmieniłem te autobusy. Wywalimy to. Te autobusy właściwie. I te przystanki tutaj były przed chwilą jeszcze. I będzie po prostu tutaj pas autostrady jednokierunkowej, żeby jakby coś to po prostu ominąć, bo tutaj są normalnie dwa pasy, a po prostu jeden pas tutaj skręca do tego miejsca. Co nie? I tak, tutaj możemy nawet ulepszyć to do czegoś takiego, żeby nie było. Tu mamy dojazd, właściwie to jest wszystko zrobione. Tylko, ponieważ my chcieliśmy, żeby to był dworzec przystosowany do tego miejsca jeszcze, to musimy po prostu zrobić tutaj jeden wyjazd w tym kierunku. A do tego celu musimy zrobić... Musimy. Tutaj po prostu sobie zrobimy odjazd. Raz, dwa, trzy, do góry, bo już nie chcemy się robić tutaj tuneli. Tunele są bardzo fajne, ale na przykład w trybie kamery nie można się po nich poruszać, co jest trochę smutne. I nie wiem, gdzie one tutaj wjeżdżają, te właściwie samochodziki. W sumie to jest rzeczywiście może być jakiś duży problem. No, a to sobie pojedziemy jeszcze kawałek. A nie, bo tutaj będą te tory wykręcać. To nie możemy. To sobie tu wykręcimy i tu będziesz mieć zjazd. No to trudno, miejmy nadzieję, że jakoś to ładnie sobie tutaj już dojedzie. Chociaż możemy w sumie, aby to lepiej dojeżdżało, tutaj zmniejszyć ten zakręt. Bo już w ogóle kończymy ten odcinek, żeby nie było. Bo on jest trochę taki już trochę długi. I tu sobie zmienimy, żeby to lepiej wyglądało. Okej, dobra, play. Znaczy, nie, jeszcze nie play. Bo tak czy siak to będzie najlepiej działać. Tu będziesz mieć dojazd.
A ten stąd będzie właśnie... nie będziemy robić tutaj takich zypsaczków. Aha. No dobra, już niech będzie. Proszę bardzo, tu będziecie dojeżdżać sobie. Trochę będzie zwalniać, ale jakby coś mają połączenie z tą częścią bezpośrednio. I teraz, jeszcze zanim zaczniemy, to oczywiście sobie tam udokoduję pomiędzy prawdopodobnie odcinkami. Mieliśmy tutaj postawić tą jedną część. W sensie jeden dworzec towarowy. I ten dworzec postawimy też w tej części towarowej, ale już normalnie do drogi podłączymy, czyli prawie normalnie. Dlatego, że tutaj będzie mały dół, bo to jest całkowicie odstawione od całości dosyć daleko i to będzie właściwie pociąg taki podmiejski. On po prostu tutaj będą do tego miejsca dojeżdżać i z tego miejsca odjeżdżać. Tak lub po prostu będzie ten nasze szkło zabrane stąd. Ale tutaj nie sądzę, żeby był jakiś duży ruch, dlatego po prostu sobie zrobimy takie kółeczko. O, dokładnie. I stąd po prostu trzeba jakoś tam dokręcić i dojechać torami. No nie wiem właśnie, jak tutaj to zrobić właściwie w sumie. Bo torowisko tutaj by się najlepiej dojechało. No bo to sobie wykręćmy w drugim kierunku. Okej, niech ci będzie. Tu. Dobra, no i górami. Tam, no, górami jak górami, tak? Sobie tu przejedziesz. Tutaj. O, nad tą wodą trzeba mi przejechać. No tak. Co się w sumie dziwię. Dobra, tu przejedziesz. Tutaj. Tutaj już zaczniesz wkręcać. I tu się podłączysz z tym. I damy mu tutaj, musimy dać tą możliwość, żeby teoretycznie jakby jakaś zagubiona osoba chciała ominąć ten dworzec. W sensie, no wątpię, ale może, możliwe, że takie coś by było. To musimy dać taką mu możliwość, żeby nie przejeżdżał przez ten dworzec, tylko po prostu sobie przejechał bocznym torem. Co nie? I to właśnie teraz tutaj w ten sposób zrobimy. Tylko tak, czekaj. O, dokładnie, zapało. Dobra, tutaj w ten sposób. I tutaj. Czekaj. Tak. I tak tutaj, dobra. Czekaj, no tu wyrzucimy to. Nie. Ten tu wyrzucimy. Tu pójdziesz gdzieś do góry. I tutaj jakoś jak najszybciej to, żeby się po prostu podłączyło. Dowolny sposób już tutaj, żeby to nie komplikować sytuacji. Dobra, no i mam miejmy nadzieję, że to będzie całkiem nieźle funkcjonować. Dobrze, na moim zagadku jest 49 minuta odcinka, co to znaczy, że to jest najdłuższy odcinek z Industries. W najbliższym czasie może się pojawi jakiś live'ik, ale jeszcze tego nie przewiduję. Nie wiem, zobaczymy. I z tego co widzę, oni tutaj już dojeżdżają. Tylko, że trochę chyba źle wykręciłem, poczekajcie. Tak, źle trochę wykręciłem tutaj dojazd. Czekajcie, zróbmy sobie, żeby oni tutaj prosto wjeżdżali. Bo jak będzie się coś takiego działo, jak teraz tutaj widzieliście, zrobiła ta ciężarówka, to ja będę zawiedziony, bo to nie w ten sposób ma działać, proszę bardzo. Dobra, zróbmy to w ten sposób. I teraz teoretycznie wystarczy, że zobaczymy pierwszą ciężarówkę jadącą. O, jedzie. I ona po prostu sobie skręci. No, Iggy teraz się ma. Dobra, teraz jest całkiem nieźle. Czyli oni już tutaj dojeżdżają do tego torowiska, co nie? I tutaj ci do tego jeszcze nie dojeżdżają. No ale tak jak mówiłem, po prostu to jest na przyszłość przygotowane. Dobrze, i żeby jeszcze nie przyciągać, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie górę. Jeżeli jesteście nowym odcinkiem, subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Dobra, zobaczymy ile zarobimy z fabryk. No 23 tysiące, całkiem nieźle, złoże rudy na mało, rolnictwo całkowicie z budą 55 tysięcy dodamy, czyli łącznie 33, nieźle, naprawdę całkiem nieźle. A ile spadku? Spadku 6. Podnieśmy się trochę. O, i o wilku mowa, spadek zbił kolejny poziom. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!